I panie senatorze, to właśnie pańska praca dała nam dzisiaj zupełnie inne możliwości działania w Unii. Bardziej zorganizowana jest Unia i dzięki temu możemy lepiej odpowiadać na zagrożenia. Ja także chciałem podkreślić, że pan reprezentuje ogromną solidność w swoich działaniach. To jest nie tylko mądrość, doświadczenie, nie tylko umiejętność stawiania nowych wyzwań i realizowania trudnych zadań, ale równocześnie wielką solidność w tym wszystkim, co pan robi, a to się w Polsce, a teraz najbardziej w Unii Europejskiej, najbardziej liczy. Dlatego, że my powoli zaczynamy zmieniać tą opinię, która była o Polsce jako kraju nieuporządkowanym, jako w kraju, w którym się wszystko spóźniało i źle działało, na kraj, który potrafi działać. Nasza prezydencja teraz pokazuje, że Polska potrafi się zorganizować i dobrze reprezentować całą Unię. I to między innymi działalność takich ludzi jak pan, panie senatorze, którzy kształtowali oblicze Europy, miał na to wielki wpływ. Dlatego tu jestem, bo chciałbym popierać osoby, które tak działają. Bo pan nie tylko w polskim Senacie, ale także jako przewodniczący Komisji do Spraw Kontaktu z Unią Europejską może dobrze zaprezentować nasz kraj. I to jest ważne nie tylko dla naszego kraju, pańska działalność, ale również dla całej Europy. My się dzięki temu jako Polska bardziej liczymy, że mamy takich reprezentantów. Jeszcze raz panu gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. 40 lat temu spotkaliśmy się na Politechnice. Może to państwa zdziwi, ale profesor Witold był moim wtedy studentem, jako asystent na Wydziale Budowy Maszyn. 30 lat temu spotkaliśmy się na polu Solidarności, tworzył Solidarność na Politechnice. Ja w Centrum Technologii Okrętowej, co ma też związek z tym, że jesteśmy tutaj w tej chwili na darze młodzieży. A potem oczywiście wspierał wszystkich szykanowanych, potrzebujących w stanie wojennym. 20 lat temu zakładaliśmy, można powiedzieć, samorządowościowe fundamenty. Profesor Witold na tym polu naukowym został rektorem, ja wtedy prezydentem Sopotu, a 10 lat temu właśnie w rządzie pana premiera Jerzego Buzka, minister konstytucyjny, edukacji. Ale ja, wtedy ja byłem szefem twoim. Właśnie, odwrócił się rolę, bo ja byłem podsekretarzem stanu, a profesor Witold sekretarzem. I muszę powiedzieć, że w tych wszystkich obszarach profesor Witold zdobywał sobie wielką popularność, wielki autorytet i to zarówno w środowisku naukowym, jak i biznesowym, w środowisku ludzi kultury. Myślę, że o tym też się świadczy pismo właśnie pana rektora Ćwielewicza jako szefa Rady Konferencji Rektorów, który też wydaje bardzo opinię. No i myślę, że najwyższy czas, żebyśmy dalej kontynuowali znowu na tym polu, o czym mówił pan przewodniczący Parlamentu Europejskiego, na tym polu parlamentarnym, polskim, europejskim, żebyś, bo doświadczenie, wiedza i autorytet właściwie powoduje, że takich ludzi powinniśmy mieć właśnie jako senatorów, jako posłów, także z całym przekonaniem rekomenduję pana profesora Edmunda Witbrota na senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj mieszkańcy Gdyni, Nordy wybierają, ale wybierają, nie dają 3 głosów naszych senatorów, tylko dają jednego swojego reprezentanta. Jest to wielki eksperyment, którego nie możemy zmarnować, zwłaszcza tutaj w Gdyni, gdzie ulice nasze są taką fiestą wyborczą, świadczą, że wybory to jest święto demokracji, bo ja na przykład jestem wielkim zwolennikiem tej ilości plakatów, tych kolorów, na 2 tygodnie. To jest też edukacja, to jest swoiste święto, które gdzieś w tle jest ta rywalizacja parlamentarna. I wybory jednomandatowe, to jest to marzenie, które udało się w tej kadencji zrealizować. Wydaje mi się, że jedyną osobą, która może reprezentować, a to też wiem ze swojego doświadczenia i z ciągłej współpracy, bardzo nowe biuro na ulicy Abrahama, tam gdzie kiedyś było biuro Franciszki Cegielskiej, proszę pamiętać. To też jest ważne, to jest kultowe miejsce dla polskiego, dla gdyńskiego parlamentaryzmu. Nadal jesteśmy w tym biurze. Uważam, że jedynym kandydatem Gdyni, Nordy może być tylko profesor Edmund Witold.
to jest tyle komplementów, ale ja myślę, że jednym z elementów, który powoduje, że my tu jesteśmy, to ja mówiłem, że bardzo ważna jest nauka, edukacja, innowacje i tak dalej. Jak my weźmiemy pod uwagę program, strategię Unii Europejskiej, w tej chwili tę najnowszą Europa 2020, to tam bardzo dużo. Mówi się właśnie o innowacjach, o społeczeństwie wiedzy, określa się cele i okazuje się, że bardzo ważne wtedy jest, jak tą wizję Europy i wizję świata w przyszłości przekłada się na to, co się dzieje w poszczególnych państwach, w poszczególnych regionach i w poszczególnych miastach. I to, że my jesteśmy w Akademii Morskiej w Gdyni, to między innymi dlatego, że uczelnia ta już od wielu lat kształci rzeczywiście swoich studentów na ludzi, którzy znajdują pracę nie tylko w Polsce, ale znajdują pracę w państwach innych Unii Europejskiej i poza Unią, uczelni, która spełnia wszystkie standardy jakości. I te krajowe, i te międzynarodowe, i ma certyfikat ISO 2001. Wobec tego to jest rzeczywiście uczelnia europejska i uczelnia światowa. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Ja myślę, że dobrze jest, że przewodniczący Parlamentu Europejskiego jest z nami, że też może zobaczyć, jak to, co kreuje się na poziomie europejskim, przekłada się na to, co się dzieje w poszczególnych państwach, ale i w poszczególnych miastach i na koniec w poszczególnych uczelniach, bo to jest najbardziej istotne. Będę się na pewno zajmował tym, na czym się najlepiej znam, bo każdy sobie wybiera obszary działania, więc ja myślę, że w dalszym ciągu jest to edukacja, jest to szkolnictwo wyższe i są to przede wszystkim innowacje, wdrażanie nowych technologii i to jest efektywność tych działań. Tutaj na przykład, jeżeli chodzi o Gdynię, to my wspieramy, no w tej chwili to, co tutaj zresztą razem z Markiem Biernackim, o tym, żeśmy mówili, priorytetem w tej chwili to jest infrastruktura też drogowa, ale też dobre zagospodarowanie, czyli mówimy tu o opacie, ale też zagospodarowanie tych terenów postoczniowych. I tutaj w tej chwili budujemy jakby nową rzeczywistość, która jest zbudowana w oparciu o małe i średnie przedsiębiorstwa, o firmy, które wchodzą i one są lokowane też w tej specjalnej strefie ekonomicznej po to, żeby teraz oferować takie działania, których produkty da się sprzedać, a więc budowanie tych wiatraków, które są stawiane, czyli mówimy o czystej energii z firm, która się starała o ulokowanie w strefie, a firma ta, to już jest decyzja i w tej chwili będzie tworzyła nowe miejsce pracy. Czyli ja myślę, że to są tego rodzaju działania, czyli edukacja, budowanie społeczeństwa wiedzy i wdrażanie tego wszystkiego, tego potencjału w tej rzeczywistości, ale w sposób efektywny, potrzebny i rozwijający nasz region.